Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na wywiad z trenerem Łukaszem Bulińskim, trenerem drugiej drużyny Miedzi Legnica, który został powołany do sztabu szkoleniowego kadry Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na zawody UEFA Regions Cup. Witam Panie trenerze. Serdecznie. Panie trenerze, bardzo dobra praca trenera skutkowała nominacją na pozycję jednego ze sterników kadry Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na zawody UEFA Regions Cup, więc bardzo proszę o skomentowanie tej decyzji. Traktuję tą nominację oczywiście jako spore wyróżnienie oraz zarazem docenienie naszej pracy, pracy naszego sztabu na poziomie klubu. Zarazem traktuję tą nominację jako szansę do zdobywania kolejnych doświadczeń, poszerzania swojej wiedzy, bo przede wszystkim no, mam możliwość funkcjonowania w sztabie z trenerami, z którymi na co dzień no, nie pracuję, więc to też stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń, spostrzeżeń, a więc wpływa na mój rozwój i to satysfakcjonuje. I cieszę się, że mam możliwość uczestniczenia w takim przedsięwzięciu jak możliwość reprezentowania województwa dolnośląskiego jako jeden z trenerów nowo utworzonego sztabu na poziomie kadry regionu. Jak mógłby trener przedstawić, jak wyglądało to pierwsze zgrupowanie i jakie są plany na najbliższą przyszłość? Tak, za nami pierwsze zgrupowanie w Lubinie, które trwało 3 dni dla trenerów, ponieważ no my w związku z tym ile było pracy, też odnosząc się do tego niestandardowego terminu zgrupowania, ponieważ chyba pierwszy raz miejsce miało zgrupowanie przed startem przygotowań do nowej rundy, zarazem dla wszystkich zawodników, jak i dla nas również jako trenerów, to wymagało od nas sporo przemyśleń, również sporo rozmów za nami, konsultacji, więc my na miejscu jako sztab stawiliśmy się dzień wcześniej. Zawodnicy mają ze sobą 2 dni zgrupowania, w trakcie których odbyli 3 jednostki treningowe, które oczywiście były, uwzględniając te wszystkie informacje, o których powiedziałem przed chwilą, progresję, która oczywiście miała nam stworzyć okazję do tego, by przyjrzeć się każdemu zawodnikowi z osobna, zarazem maksymalnie ograniczyć ryzyko kontuzji, też cały czas podkreślając no, ten moment sezonu, w którym aktualnie się w dniu rozpoczęcia tego zgrupowania znajdowaliśmy. Natomiast teraz przed nami kolejnym krokiem jest jednodniowa konsultacja, która już za 2 tygodnie, niespełna 2 tygodnie, gdzie w dalszym stopniu będziemy przyglądali się szerokiej grupie zawodników. Następnie przed nami trudna decyzja na podstawie tego zgrupowania plus konsultacji, podjęcie decyzji no, dotyczącej już wybrania konkretnej kadry meczowej, ponieważ prawdopodobnie wszystko na ten moment na to wskazuje, że już pod koniec przyszłego miesiąca dojdzie do rundy eliminacyjnej, no, w której potencjalne zwycięstwo upoważnia nas do rywalizacji w następnym etapie o tytuł mistrza Polski. Więc przed nami ten początek roku intensywny, również i przed zawodnikami, natomiast no, wierzymy, że praca, którą my jako trenerzy, jako sztab wykonujemy, no, przyniesie oczekiwane rezultaty. A jak ocenia trener potencjał zawodników i czy w ogóle widzi trener szansę na zdobycie głównego tytułu? Pamiętamy chociażby poprzednią edycję, gdzie kadra najpierw gładko pokonała chociażby szczebel międzynarodowy na Łotwie, wcześniej jeszcze Mistrzostwa Polski i Amatorów we wrześniu, wiadomo także oczywiście makroregion, gdzie było troszeczkę trudniej, aczkolwiek w tej Hiszpanii coś nie wypaliło, no ale właśnie, jest nowy sztab, jest chociażby trener, więc jak to teraz będzie wyglądać? Przede wszystkim historia, no, upatruje i pokazuje i na pewno determinuje to, że województwo dolnośląskie no, zapewne jest jednym z faworytów do odniesienia zwycięstwa na poziomie ogólnokrajowym. Na pewno zdajemy sobie sprawę tego, że to powoduje, że przed nami wszystkie cele i cele są bardzo ambitne i to też stanowi spore wyzwanie. Natomiast uważam, że mamy wszelkie predyspozycje, biorąc pod uwagę jakość zawodników, którzy występują na poziomie 3. i 4. ligi w naszym województwie, którzy dysponują bardzo dużą jakością, a zarazem w oparciu o stworzone przez włodarzy naszego Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
warunki na zgrupowaniach, warunki wszystkie upoważniające nas do tego, by w jak najlepszy możliwy sposób przygotować się już do rywalizacji na poziomie początkowo eliminacji, no to wszystko sprawia, że te cele nasze również muszą być bardzo ambitne i musimy w realizację tego celu, jakim na początek, myślę, nie ma tutaj co dalej wybiegać niż ta najbliższa runda, jest zyskanie promocji po prostu do finałów Mistrzostw Polski, a następnie przed każdą poprzednią oczywiście rundą, co tutaj dużo mówić, no cele na pewno będą ambitne i będziemy dążyć do tego, żeby odnosić kolejne zwycięstwa. A tak kończąc już, czym w ogóle różni się praca w kadrze, a w klubie? No różnica jest znacząca i tutaj nie pokusiłbym się o porównanie między pracą w klubie, a pracą na poziomie reprezentacji województwa dolnośląskiego, no ponieważ sama specyfika i organizacja pracy no już powoduje, że jest tak dużo zmiennych, że ciężko znaleźć wspólny czynnik. Natomiast to, co na pewno powoduje i co ja będę chciał wykorzystać i skorzystać jednocześnie, no to możliwość tworzenia sztabu z trenerami, którzy na co dzień funkcjonują w innych klubach, w innych środowiskach. To wszystko też otwiera mi drogę i stwarza możliwość do tego, by korzystać również z ich wiedzy. A wszystko to finalnie powoduje, że ja jako trener na co dzień pracujący w drugim zespole Miedzi Legnica mogę się rozwijać i zamierzam z tego bardzo mocno skorzystać. Jak sami Państwo widzą, kadra jest w bardzo dobrych rękach, tak więc trenerze, życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. I bardzo serdecznie również dziękuję za ten wywiad. Dziękuję.